Dzień dobry, ja się nazywam Andrzej Karpiński. Chciałem wam opowiedzieć o tym, o co mnie sporo ludzi pyta na korytarzu, czyli czym ja się tak naprawdę zajmuję. No bo znacie mnie tam z jakichś historii sieciowych, z różnych tam wdrożeniowych, natomiast no teraz pracuję w bezpieczeństwie. No i wszyscy się mnie pytają, na czym to tak naprawdę polega, o co chodzi, po co tak naprawdę jest to bezpieczeństwo u operatora telekomunikacyjnego. To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że zadaniem operatora telekomunikacyjnego jest przede wszystkim zarabianie pieniędzy. Taki jest cel powołania takiej firmy, czyli świadczenie usług telekomunikacyjnych, dokładnie po to, żeby przynosić tym, którzy włożyli pieniądze w tą firmę, kapustę. A po co w takim razie bezpieczeństwo u operatora telekomunikacyjnego? No przede wszystkim po to, że operator telekomunikacyjny obsługuje normalnych obywateli, normalnych ludzi, którzy powierzają w pewnym stopniu temu operatorowi swoje bezpieczeństwo, swoje dane. Korzystamy na przykład z bankowości internetowej, przesyłamy swoje maile, mamy podłączone firmy, robimy zakupy w internecie i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie operacje korzystają z informacji o naszych bardzo takich prywatnych rzeczach, takich jak stan konta, nasze dane personalne, czasami stan zdrowia i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę infrastruktura operatora telekomunikacyjnego jest tym miejscem, w którym te dane można przechwycić, zmodyfikować, coś z nimi zrobić. I tak naprawdę to tutaj przede wszystkim, a nie u dostawców poszczególnych usług, powinny być szczególne środki związane z ochroną tych informacji. Jak wygląda taki ekosystem operatora telekomunikacyjnego dużej wielkości? Najpierw parę informacji na temat samej sieci. Orange jest w tej chwili największą siecią operatorską w Polsce. Mamy 1,5 bita ruchu międzynarodowego, kilkadziesiąt terabitów ruchu wewnętrznego, dwa duże ośrodki przetwarzania danych, prawie 16 milionów abonentów telefonów komórkowych, 4 miliony abonentów stacjonarnych, 2 miliony odbiorców internetu na usługach typu Neostrada, 14 głównych węzłów na terenie Polski i uwaga, 3300 lokalizacji, w których znajdują się jakieś centrale telefoniczne, miejsca, gdzie można skolokować urządzenia i tak dalej. Czyli jest to ogromna infrastruktura i jak potem dalej pokażę, ta skala jest jednym z powodów, dla których ochrona tego wszystkiego, czy z punktu widzenia bezpieczeństwa fizycznego, czy takiego teleinformatycznego, stanowi jakiś tam problem. Następnie mamy naszych klientów. Klientów mamy bardzo różnych. Mamy klientów z segmentu tak zwanego B2C, czyli szarych kowalskich w domu, którzy korzystają z telefonu, z telewizji, z komórek, z internetu. Mamy klientów biznesowych, którzy mają trochę inne potrzeby tak naprawdę. Płacą też trochę inne pieniądze za usługi. No i też potem troszkę dalej pokażę, że część usług bezpieczeństwa jest skierowana bardziej do tego rynku B2B. Mamy wreszcie jakieś otoczenie rządowe i regulacyjne związane z, no, z kilkoma sprawami. Po pierwsze, obywatele w tej chwili zaczynają doceniać, czuć, korzystać, co to jest e-państwo, czyli za chwilę nie będziemy co chwilę latać do urzędu po to, żeby wyrobić nowy dowód, prawo jazdy, odebrać tablice rejestracyjne, zmienić adres zamieszkania, wystąpić z wnioskiem o wycięcie czy posadzenie drzewa i tak dalej, i tak dalej. Tych wszystkich rzeczy nie będziemy załatwiali w okienku w urzędzie, tylko będzie go można załatwić poprzez ePUAP czy jakąś inną platformę elektroniczną. Nasze państwo zrozumiało, że to są bardzo duże pieniądze wynikające z tego, że ludzie po prostu tracą czas w kolejkach w tych urzędach. Ci urzędnicy tak naprawdę zajmują się powtarzalną robotą związaną z obsługą
użytkownika, podczas gdy no, nie są to jakieś specjalnie wyrafinowane rzeczy i można je zautomatyzować. Mamy wreszcie otoczenie związane z naszą grupą, no bo Orange jest dużą korporacją międzynarodową i tak naprawdę ma swoje interesy nie tylko w Polsce, co więcej, większa część interesu Orange jest poza Polską. W związku z tym no, obowiązują nas określone standardy, normy, regulacje wynikające z tego, że jesteśmy dużą firmą i to też ma pewne implikacje jak gdyby na to, w jaki sposób budujemy bezpieczeństwo. Mamy wreszcie pracowników. Tych pracowników takich na etacie jest w tej chwili kilkanaście tysięcy. Mamy jeszcze całkiem sporo outsourcerów, no i mamy bardzo dużo firm współpracujących. Jeżeli popatrzycie sobie na monterów, którzy tam pracowicie wciągają w studzienki kable albo łażą po słupach i coś robią, to są firmy z nami współpracujące, to jest kolejne kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy mają dostęp do informacji, no bo taki monter dostając zlecenie musi wiedzieć, gdzie jest jaka studzienka, musi wiedzieć, gdzie jest jaki słup. To są informacje wrażliwe i no, powinny podlegać określonej ochronie, no, tak żeby na każdym pierwszym bazarze nie można było kupić płytki z mapą sieci Orange'a, no bo ochrona jak gdyby informacji o tym, co budujemy, w jaki sposób, gdzie mamy nasze krytyczne zasoby, no jest jakoś tam w naszym interesie. Mamy w końcu całe otoczenie wewnętrzne firmy podzielone na najróżniejsze warstwy. W tej chwili może nie będę ich omawiał, bo zajęłoby nam to jeszcze kwadrans, a dalej mam trochę ciekawsze rzeczy. Trochę informacji na temat cyberbezpieczeństwa w Orange'u w liczbach. Jeżeli chodzi o ilości zdarzeń, które są miesięcznie jak gdyby łapane przez nasze służby związane z bezpieczeństwem, to jest, uwaga, 8 miliardów zdarzeń, które są rejestrowane. To są najróżniejsze zdarzenia. I potem pokażę, no, poprzez najróżniejsze sposoby, staramy się to filtrować, no bo wiadomo, że 8 miliardów zdarzeń nie bylibyśmy w stanie człowiekiem obsłużyć w żaden sposób, tego się nie da przeczytać, przegrepować, nic z tym zrobić. Jeżeli chodzi o ilości ataków, na przykład DDoS, w tej chwili jest to około 6 tysięcy ataków miesięcznie w skali całej sieci, z czego istotnych ataków na sieć mobilną jest około 60 miesięcznie. A jeżeli chodzi o ransomware, no to przykładowo infekcji znalezionych lukiem było 140 tysięcy w skali półrocza, tygodniowo jest to kilkanaście tysięcy. Jeżeli chodzi o wielkość ataków DDoS, średnia wielkość ataku w tej chwili jest na poziomie 1,2 gigabita. Szczytowe obserwowane u nas ataki dochodziły do 100 giga już w tej chwili. A jeżeli chodzi o to, co się dzieje w ogóle w sieci, to wzrosty, jeżeli chodzi o malwary, ransomware i najróżniejsze takie rzeczy, są kilkuset procentowe. W związku z tym stan bezpieczeństwa sieci no, nie maleje, raczej jest coraz gorzej. I to powoduje, że musimy coraz więcej robić, żeby w tej sieci dało się w ogóle jakkolwiek pracować i funkcjonować. Mamy oczywiście jeszcze wciąż stare ataki czy typu na przykład phishingi, dalej mamy jakieś tam problemy ze spamem, to są też jakieś poboczne rzeczy, z którymi sobie radzimy. No i przykład jeszcze taki liczbowy tego, co robimy. Nasza cybertarcza w zeszłym roku ochroniła ćwierć miliona naszych użytkowników. Potem opowiem, jak działa ta cybertarcza, co to takiego jest. I to też pokazuje pewnego rodzaju skalę, z jaką mamy tutaj do czynienia. Co my w ogóle chronimy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo operatora telekomunikacyjnego? No po pierwsze chronimy sieć telekomunikacyjną, czyli to dobro, którym dysponujemy, które jak gdyby służy do świadczenia naszych usług i jest najważniejszym zasobem naszej firmy. Czyli po pierwsze ta sieć musi działać. Czyli jeżeli będę mieć atak na kluczowe routery, na kluczowe zasoby, który spowoduje niedostępność usług, to tracę pieniądze. I to jest tak naprawdę najważniejsza rzecz, która podlega ochronie, czyli zapewnienie ciągłości działania usług, zapewnienie ciągłości biznesu. Mamy aplikacje i systemy teleinformatyczne, no bo jak już klienci korzystają z tych usług, to trzeba je gdzieś bilingować.
A jeżeli mamy sprzedawców, no to ci sprzedawcy muszą gdzieś wpisywać, że przyszedł Jan Kowalski, chce kupić usługę taką i owaką za takie pieniądze i trzeba to wpisać w system, wydrukować mu umowę, ktoś musi tę usługę uruchomić, więc do tego wszystkiego są dedykowane systemy teleinformatyczne. Mamy własną sieć wewnętrzną, jak słyszeliście o ilościach pracowników, no to w jakiś sposób oni muszą się ze sobą komunikować. No i temu służy sieć wewnętrzna. Mamy dane wrażliwe użytkowników. Te dane wrażliwe użytkowników, no to jest po pierwsze prawo telekomunikacyjne, które mówi, co my możemy, co nie możemy robić z informacjami naszych klientów, że musimy strzec tych danych w szczególny sposób. To jest dane osobowe, w pewnym zakresie są to informacje niejawne, ponieważ no, świadczymy usługi telekomunikacyjne na przykład dla wojska czy służb, jak najbardziej dzierżawimy wojsku światłowody, więc też informacja o tym podlega jakiejś tam ochronie. Mamy wreszcie dane handlowe, które świadczą o naszej przewadze konkurencyjnej, czyli jeżeli mielibyśmy bazę naszych abonentów z informacją, kiedy im się kończy umowa, ile oni płacą za usługę, no to konkurencja byłaby w stanie z odpowiednim wyprzedzeniem pójść z ofertą i zaoferować usługi 10 zł taniej. Czyli to jest tak naprawdę metoda na przejęcie klientów. W związku z tym te dane handlowe, no też z punktu widzenia interesu firmy muszą podlegać ochronie. Mamy wreszcie bardzo ważną rzecz, na którą jeszcze się na rynku nie zwraca uwagi, natomiast ona ma coraz większe znaczenie, to znaczy poczucie bezpieczeństwa klientów. Klienci korzystając z sieci muszą wiedzieć, po pierwsze, że ich dane są bezpieczne, po drugie, że gdyby się coś stało, to jest ktoś, kto nad tym panuje, do kogo będzie można zgłosić problem. Mamy wreszcie klientów biznesowych, którzy mają zupełnie inne oczekiwania, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Czy klienci biznesowi poza standardowym zabezpieczeniem usług bardzo często oczekują dedykowanych usług bezpieczeństwa. Czyli jeżeli mamy na przykład bank internetowy, to ten bank internetowy życzyłby sobie, żebyśmy sobie poradzili z atakiem DDoS, dlatego że na przykład godzina przestoju serwisu transakcyjnego kosztuje go, nie wiem, milion czy ileś złotych. I to są dla tych naszych klientów konkretne straty. Ci klienci są w stanie zapłacić znacznie większe pieniądze za usługi telekomunikacyjne pod warunkiem, że zapewnimy im tego typu ochronę. Mamy wreszcie określone wymagania regulacyjne, które wynikają z najróżniejszych regulacji, norm prawnych i tak dalej, no i także musimy się po prostu do nich stosować. Cyberbezpieczeństwo kraju, nie chciałbym teraz się nad tym specjalnie rozważać, dlatego że będzie panel osobny z minister Streżyńską dzisiaj i też będę brał w nim udział, będziemy o tym rozmawiać, dlatego pozwólcie, że teraz w ogóle te aspekty infrastruktury strategicznej i cyberbezpieczeństwa kraju pominę, będzie o tym po prostu na tej konferencji trochę później. Jeszcze parę informacji na temat tego, jak my to robimy. Tutaj są średnia ilość miesięcznych zdarzeń z naszego systemu SIEM, to jest ponad 8 miliardów zdarzeń. Mamy specjalne mechanizmy korelacyjne, które z tego robią 200 mniej więcej tysięcy anomalii, które podlegają jakiejś tam analizie i z tego wynika wykrytych około 2000 incydentów bezpieczeństwa miesięcznie, które wymagają ręcznej obsługi. Taki incydent bezpieczeństwa może polegać na tym, że pracownik wyniósł dane, że ktoś się włamał na jakiś z naszych systemów, że no, najróżniejsze rzeczy, które udało nam się wykryć i którym przeciwdziałamy. Naszym takim standardowym produktem w tej chwili, jeżeli chodzi o zabezpieczenie klientów z kolei, jest cybertarcza i też będą o tym troszkę później slajdy. Jakie mamy zadania, jak gdyby związane z bezpieczeństwem u takiego operatora? No, przede wszystkim zarządzanie dostępem, zarówno jeżeli chodzi o naszych użytkowników w środku, jak i naszych abonentów. Jeżeli się logujecie do Neostrady, to dostajecie tam jakąś zdrabkę, czy nie wiem jak to w tej chwili, SMS-em chyba już te kody do Neostrady przychodzą. Po to, żeby ktoś się nie zalogował na przykład na waszą Neostradę, po to, żebyście mieli skonfigurowane właściwe parametry ruchowe i tak dalej. Mamy dedykowane systemy bezpieczeństwa, to są firewall, IPS, sądy, no najróżniejsze rzeczy, które budujemy po to, żeby wiedzieć, co się w sieci dzieje i żeby ochronić nasze systemy przed potencjalnymi atakami. Mamy wreszcie
taką kategorię security by design. My generalnie mówimy tak, że istnieją systemy bezpieczeństwa i bezpieczne systemy. Bezpieczny system to jest każdy system teleinformatyczny, który powinien być skonstruowany w poprawny sposób z przestrzeganiem norm i reguł po to, żeby on sam w sobie był bezpieczny. Natomiast gdyby się coś wydarzyło, no to są dedykowane systemy bezpieczeństwa, które przeciwdziałają jak gdyby incydentom. Mamy określone zadania związane z audytami, kontrolami, mamy obsługę incydentów bezpieczeństwa, działania regulacyjne, nie będę o tym mówił, usługi komercyjne, tak, świadczymy w tej chwili usługi komercyjne związane z bezpieczeństwem z racji tego, że no, mamy duży zespół, duże jak gdyby zasoby, jeżeli chodzi o knowledge, o urządzenia, narzędzia, no i dlaczego tego nie wykorzystać tak naprawdę dodatkowo, jeżeli rynek chce takich rzeczy kupować. Mamy w końcu jakieś zadania związane z edukacją, współpracą międzynarodową, międzyoperatorską i R&D. Też chwilkę o tym dalej powiem. Skąd te wzrosty, jeżeli chodzi o zagrożenia i tam podawałem straszne liczby, jeżeli chodzi o wzrost ilości ataków. No, pierwszym takim powodem to jest tak naprawdę fakt, że wszędzie wszyscy oszczędzają. Oszczędzamy na jakości, outsourcujemy pracowników, którzy pracują dla obcych firm, nie wiadomo tak naprawdę przez kogo, w jakiej postaci są zatrudnieni. Rezygnujemy z testów, bo wiadomo, że jak zrezygnujemy z testów, to produkt prawdopodobnie i tak będzie jakoś tam działał i tak dalej, i tak dalej. Te oszczędności powodują określone zagrożenia związane z bezpieczeństwem. Mamy przecież przez cały czas ten sam poziom zagrożeń zewnętrznych, wewnętrznych. Tutaj nam się nic nie zmienia. Natomiast jeżeli na to nałożymy całą resztę, no to poziom bezpieczeństwa będzie stale coraz niższy, bo wydajemy coraz mniej pieniędzy przy tak naprawdę jakiejś stałej puli zagrożeń. Mamy w końcu bardzo duży wzrost pojemności sieci i przesyłanego ruchu. Tutaj jest nawet dużo lepiej niż z prawem Moore'a w procesorach, to znaczy ten ruch rośnie dużo bardziej gwałtownie. On się mniej więcej podwaja co 18 do 24 miesięcy, jeżeli chodzi o ruch w sieci. No i mamy więcej ruchu, mamy więcej potencjalnych ofiar ataku, mamy więcej aplikacji, mamy więcej incydentów bezpieczeństwa. Kolejna bardzo ważna rzecz, mieliśmy wcześniej świat wyspowy, była sobie sieć PSTN-owa do głosu i były tam określone zagrożenia. Była sobie sieć IP i były określone zagrożenia. Były sieci techniczne na potrzeby energetyki, były tam określone zagrożenia. Była sieć sterowania ruchem kolejowym, były określone zagrożenia. Była sieć monitoringu wizyjnego, były określone zagrożenia. Teraz te wszystkie sieci chodzą w jednej sieci IP. W związku z tym te zagrożenia się uwspólniły. Atak DDoS, wcześniej zupełnie nieznany, nieobecny w świecie na przykład klasycznej telefonii, jak najbardziej potrafi zabić sieć VoIP-ową. W związku z tym te zagrożenia się zaczynają przenikać i no, oczywiście wszystko po IP oznacza, że wszystko jest taniej, prościej, natomiast oznacza też uwspólnienie tych zagrożeń. BeOnline, BeMobile, można egzystować nie wychodząc z domu przez lata, klautyzacja świata. No, możemy w tej chwili siedzieć sobie w domu, na smartfonie zamówić w jakimś Tesco czy innej, nie wiem czy Alma jeszcze działa, chlebek, tosty, jajka, mleko, coś tam, przyjedzie nam to do domu, zapłacimy za to komóreczką, jest super. Tak naprawdę rzeczywiście można żyć nie wychodząc z domu, wszystko się dzieje, tylko czy ktoś się kiedyś zastanawiał, co by się stało, gdyby ten kurier przywiózł nam, nie wiem, 10 tysięcy jajek, bo ktoś akurat włamał się na smartfona i zrobił nam psikusa, prawda? No i mamy jakiś tam problem. Przyjechał kierowca, przywiózł całą ciężarówkę jajek, każe nam za to zapłacić. Nie wiadomo, po co nam to, on też zdenerwowany, wzywa policję, no jakiś cyrk. Takie zagrożenia jak najbardziej w tej chwili występują. Mamy wreszcie początki. Uwaga, to są początki internetu rzeczy, to znaczy zaczęliśmy podpinać do internetu telewizory, sterowanie ogrzewaniem, kamery w domu i tak dalej, i tak dalej. Te urządzenia są na razie pojedyncze.
Natomiast na dziś te pojedyncze urządzenia są już źródłem największego botnetu do generowania DDoS-ów. Już dziś w sytuacji, gdy to jest dopiero początek. Wczoraj był bardzo fajny wykład, nie wiem, czy mieliście okazję, doktora Gawkowskiego na temat internetu rzeczy. On się jak gdyby troszkę dłużej rozwoził na temat tego, czym nam to wszystko grozi, jak to będzie wyglądało. Natomiast tenże internet rzeczy nadchodzi dużymi krokami. I pytanie do was, macie na przykład Smart TV, kto ma rękę w górę? No kilka osób ma. Jak często aktualizujecie soft? No, dokładnie. I to jest podstawowy problem internetu rzeczy, to znaczy kupujemy sobie lodóweczkę, ekspres do kawy, praleczkę, nie wiadomo co. I tak naprawdę producenci nie czują jeszcze w ogóle potrzeby dostarczania aktualizacji oprogramowania z punktu widzenia bezpieczeństwa. Nie informują, że te praleczki, lodóweczki trzeba schować za firewalla. Nie informują o całej masie rzeczy, którą trzeba z tymi urządzeniami zrobić, żeby można było z nich bezpiecznie korzystać. I tu jest problem. Kolejna rzecz, trochę związana z tym, o czym wcześniej mówiłem, czyli konwergencja ofert i usług. Dzisiaj od operatora telekomunikacyjnego kupujemy energię elektryczną, gaz, telefon, internet, telewizor, usługi bankowe itd., itd. Za chwilę ten operator będzie mógł nam dostarczyć poza telewizorem, który już teraz można sobie u każdego z dużych kupić, lodówkę albo przysłowiową kiełbasę. To znaczy lodówki będą wyposażone w jakieś tam RFID czy inną metodę sprawdzenia stanu i świeżości kiełbasy i jeżeli ona nam się skończy, to zostanie nam automatycznie przez to urządzenie zamówiona skądś tam, a płatność za to dostaniemy razem z rachunkiem za telefon. Tak będzie wyglądał świat już za małych kilka lat. No i to są też określone zagrożenia związane z bezpieczeństwem. Jeżeli chodzi o nowe metodyki zarządzania projektami, czyli Scrum Agile, to są generalnie metodyki, w których klasyczna metodyka waterfallowa polega na tym, że najpierw piszemy, co chcemy zrobić, projektujemy to bardzo dokładnie, potem przystępujemy do konstrukcji. Gdzieś tam w międzyczasie czasami jeszcze wykonujemy prototyp, a czasami nawet nie. No i na końcu jest produkt końcowy, który podlega jakiemuś tam cyklowi testowania, jest ostatecznie wprowadzany na rynek, potem w jakimś tam cyklu jest ewentualnie poprawiane, modyfikowane. Jeżeli chodzi o metodyki zwinne, no to jest zupełnie inaczej. Tutaj tak naprawdę staramy się dostarczyć produkt w wersji alfa do klienta, tak żeby to klient zrobił testy tego produktu. No i tutaj samo się nasuwa, że mamy problem z bezpieczeństwem, no bo to klient wykona testy bezpieczeństwa, czyli testujemy tak naprawdę na żywym organizmie. No i teraz proszę sobie wyobrazić, że w takiej metodyce, w taki sposób projektujemy na przykład usługi bankowe. Czyli to klient testuje na swoich własnych pieniądzach bezpieczeństwo usług wprowadzanych na rynek. Trzeba się zastanowić, czy do wszystkich zastosowań te metodyki są właściwe oraz jak je stosować, aby były bezpieczne z punktu widzenia klientów. To znaczy można wszystko wdrożyć Agilem, tylko trzeba zrobić to z głową. Parę słów na temat tego, jak my robimy security by design w Orange'u. Jeżeli mamy projekt w Orange'u, to są różne etapy powstawania tego projektu. Najpierw jest koncepcja biznesowo-techniczna, polega ona z grubsza na tym, że jest sobie grupa handlowców, marketingowców, osób generalnie odpowiedzialnych za biznes, może wizjonerów, może trochę techniki, no i oni wymyślają, że no świetnie się sprzeda telefon z dużym różowym guzikiem. Bo akurat klienci powiedzieli, że chcą kupić telefon z dużym różowym guzikiem. No i opisują, co ten telefon ma robić, jak ten guzik ma wyglądać, do czego ma służyć. I to się spisuje w jakieś takie dość wysokopoziomowe założenia biznesowe, opisujące, jak dana usługa, dany produkt ma działać. Następnie robi się analizę wykonalności, czyli się sprawdza, czy w ogóle telefon z takim guzikiem to się da zrobić, czy może to jest jakiś science fiction. No jak się okazało, że się da zrobić, to się próbuje pisać wysokopoziomowy opis, w jaki sposób będziemy implementować dany różowy guzik. Potem powstaje właściwy prototyp, dokumentacje i testy. I w Orange'u działamy w ten sposób, że na każdym etapie, te piorunki tutaj,
musi być udział i akceptacja zespołu bezpieczeństwa i bez tego projekt nie może, nie powinien zostać wdrożony na produkcję. No i tutaj są w kafelkach jakieś takie twarde zalecenia z naszych standardów, że podczas projektowania bezpieczeństwo ma wpływ na ostateczny kształt i tak dalej, i tak dalej. Koniec końców to się kończy tym, że w ciągu roku mamy ponad 1000 inicjatyw takich bezpieczeństwa w konkretnych systemach IT, którymi się zajmujemy. I no to jest fajna skala, dużo roboty i tak naprawdę na tym polega bezpieczeństwo w Orange'u, że nasze systemy mają wbudowane bezpieczeństwo w sobie. Parę słów na temat realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem. Stare, wszystkim znane, blokada portu 25, NetBIOS, mówiliśmy o tym chyba 31 lat temu na PLNOG-u, NBIC SRC, tutaj jest jeden z dostawców, który dostarcza to rozwiązanie, właśnie tam klepie sobie w telefon. Mamy antywirusy, IPS-y, ASA Service, mamy nasz SOC, Black Holing, kontrolę rodzicielską i tak dalej. I zaraz chwilkę poopowiadam o poszczególnych tych rozwiązaniach. Cybertarcza. Co to jest takiego cybertarcza? Pewnie mieliście okazję oglądać, taka była reklama Serca i Rozum, gdzie serce zabijało swojego laptopa w taką klatkę z desek. Nie wiem, czy pamiętacie, no i co robisz? No zabezpieczam komputer deską, no, a czym? No i że jest cybertarcza Orange. Co to jest w ogóle ta cybertarcza? Ta cybertarcza ma z grubsza polegać na tym, że klient po dołączeniu do sieci może trafić do jednego z dwóch internetów, światów. Może trafić do normalnej sieci albo może trafić do sieci, która jest kwarantanną. W normalnej sieci no, po prostu ma internet. W kwarantannie nie będzie miał internetu, tylko w odpowiedzi na każde zapytanie DNS-owe zostanie mu zwrócony nasz adres. Dodatkowo każda próba wyjścia na zewnątrz zostanie przekierowana na adres naszego serwera, na którym będzie wyświetlona informacja o tym, że klient ma problem, jakiego typu klient ma problem i co może z tym zrobić. No i generalnie na tej stronie są podwieszone narzędzia lub linki do ściągnięcia narzędzi, które pozwalają temu klientowi sobie z tym problemem poradzić. Czyli na przykład ściągnąłeś sobie jakiś tam malware, jesteś częścią botnetu, my o tym wiemy. Tutaj masz link, ściągnij sobie oprogramowanie, którym możesz to wyczyścić. No i jak już to zrobisz, to przejdź dalej i korzystaj z internetu. Oczywiście klienci od razu podnieśliby wrzask, że no i jakim prawem w ogóle my tutaj odcinamy kogoś internet. Dlatego na samym dole jest taki guzik, no nie chcę korzystać z cybertarczy, nie jestem zainteresowany poprawą swojego bezpieczeństwa i wówczas wraca do normalnego internetu, jak gdyby potwierdzając pełną świadomość tego, że no został poinformowany o zagrożeniu, natomiast stwierdził, że nie jest to dla niego jakiś bardzo duży problem i może z tym żyć. Tutaj jest cała konstrukcja cybertarczy. Ja nie wiem, czy jest teraz czas i sens, żeby wam to mówić. Generalnie rzecz biorąc, cybertarczą mamy kilka problemów. Pierwszy problem jest taki, że jak wiecie, w Neostradzie jest zmienny adres IP i ten zmienny adres IP jest dla nas jakimś tam problemem, no bo klient wystarczy, że się rozłączy, połączy z powrotem, już ma nowy adres, w związku z tym wykryte zagrożenia nie mogą być przypisane do konkretnego adresu IP, tylko muszą być przypisane do klienta. W związku z tym no, powstał cały system, cała logika, która wykryte zagrożenia łączy z konkretnym Janem Kowalskim, a nie z adresem IP, pod którym on w danej chwili występuje. Krótko mówiąc, jeżeli zostaniecie złapani w cybertarczy, rozłączycie się i połączycie ponownie, to pod starym adresem klient będzie mógł następny normalnie korzystać z internetu. Równocześnie, czyli to, co tam się na jakichś listach dyskusyjnych pojawiało, że no, co ze zmiennym adresem IP, zmienię sobie adres i ktoś następny wpadnie w cybertarczę, no to jest nieprawda. Identyfikujemy klienta, nie identyfikujemy jak gdyby po adresach IP. No i do tego była potrzebna dość skomplikowana logika, żeby taką bazę stworzyć. I to był jeden z problemów. Drugim
takim problemem no, było dostarczenie treści tym klientom, czyli mamy portal, na którym są informacje na temat tych zagrożeń. Generalnie później pokażę adresy, zachęcam do skorzystania z tego portalu samodzielnie. Tam też jest kilka narzędzi. Cybertarcza występuje w postaci reaktywnej i w postaci pasywnej, to znaczy albo my możemy klienta skierować do kwarantanny, albo klient samodzielnie może sobie kliknąć w dowolnym momencie, że chciałby sprawdzić stan swojego bezpieczeństwa. No i wtedy zostanie sprawdzone, czy znajduje się w bazie wykrytych przez nas zagrożeń, zagrożonych klientów i poinformujemy go online'owo, jak gdyby na bieżąco na temat tego, co się z nim dzieje. Na tym portalu są też jakieś informacje na temat tego, co się aktualnie dzieje w sieci. Jest nasz raport CERT mówiący o tym, jaki jest stan bezpieczeństwa sieci w Polsce za poprzedni rok. Jest trochę fajnych statystyk, warto tam wejść i poczytać. Są informacje na temat tego, co w danej chwili, czyli jeżeli są jakieś duże na przykład akcje phishingowe, jakieś nowe malwary, jakiś ransomware nowy szalejący, to zazwyczaj są tam dość szybko informacje o tym, w jaki sposób to wykryć, jak to usunąć, jak się przed tym bronić, co trzeba sobie zaktualizować, żeby nie złapać danej podatności. Także to może być kolejne jakieś tam źródło, kompendium wiedzy na temat bezpieczeństwa. Ataki DDoS. Dwa słowa teorii dla tych, którzy nie wiedzą, nie pamiętają. Ataki DDoS polegają z grubsza na tym, że mamy sieć botnetów, czyli komputerów reagujących na, którym można wydać generalnie jakieś polecenie i te komputery zaczynają wykonywać określoną akcję. Na przykład odpytują jedną stronę w internecie o konkretny adres. Jeżeli tych z komputerów botnetowych mamy miliony, no to generujemy na tyle duży ruch, że dany serwis przestaje zwyczajnie działać, no bo nie jest w stanie obsłużyć takiego ruchu. Ataki generalnie możemy podzielić na dwa typy. Ataki wolumetryczne, których celem jest wygenerowanie jak największej ilości pakietów, często z udziałem jakichś reflektorów, no bo na przykład możemy sobie zespufować adres IP, zapytać krótkim pakiecikiem serwer DNS-owy, on nam odpowie całym wielkim kilobajtowym zrzutem z całej strefy DNS-owej, w związku z tym bardzo krótkim pakietem jesteśmy w stanie wygenerować bardzo dużą odpowiedź serwera DNS-owego, a ponieważ mamy zespufowany adres źródłowy, no to kto inny stanie się odbiorcą tych adresów, tych pakietów. Jeszcze raz. Później będzie o filtrach ingresowych. Generalnie do sieci TP.net nie jesteście w stanie wejść z adresami, które nie spełniają kryterium filtrowania. Jesteśmy pod tym względem najczystszym krajem na świecie. Też potem chwilkę o tym opowiem. Druga rzecz, jeżeli jesteś klientem Orange'a, na przykład Neostrady i zmienisz sobie adres IP na inny, to nie zostaniesz wpuszczony do sieci w ogóle. Czyli też jest filtr na wejściu do sieci. Tak staramy się przed tym chronić. Wydaje mi się, że w naszej sieci tego typu zjawiska no, nie powinny mieć miejsca, natomiast no, świat nie jest idealny i na świecie oczywiście, zwłaszcza w jakichś takich egzotycznych krajach typu, nie wiem, Białoruś czy jakaś tam kraje afrykańskie, no, nie ma takich zabezpieczeń i no, nie jest bardzo trudno znaleźć miejsca, gdzie można takie ataki przeprowadzać. Drugi typ ataków to są ataki aplikacyjne, czyli tak naprawdę tak spreparowane ataki, które powodują zadanie pytania do serwisu, który zużywa dużo pamięci, dużo procesora. No nie wiem, mamy jakieś tam Allegro i zadajemy zapytanie o bardzo dużą ilość przedmiotów albo jakieś skomplikowane pytanie logiczne, które w istotny sposób angażuje bazę, mechanizmy przeszukiwania tego serwisu. I znowu, jeżeli będzie odpowiednio dużo takich zapytań, no to jesteśmy w stanie zjeść wszystkie zasoby serwerowe, pamięć, procesory i tak dalej w tymże serwisie, pomimo że pasmo do tego serwisu, które zjadamy, nie musi być bardzo duże. To znaczy, to są właśnie specyficzne ataki aplikacyjne,
One, po co jest to rozróżnienie? Po to, że ataki wolumetryczne dość łatwo jest rozpoznać, nie wiem, na jakimś MRTG chociażby poprzez wzrost ruchu. Ataki aplikacyjne nie muszą być proste do zidentyfikowania, bo mogą się tak naprawdę nie bardzo różnić od prawdziwego ruchu produkcyjnego. Co my z tym robimy w Orange'u? W Orange'u mamy w tej chwili podłączone do systemu Arbor wszystkie routery Cora, Supercora, wszystkie routery AR-y, wszystkie styki międzynarodowe i wszystkie styki z kluczowymi dostawcami treści i dostawcami jakichś tam peeringów. Mamy podpięty cały TPX, mamy podpięte wszystkie styki sieci mobilnej z siecią Core. Krótko mówiąc, widzimy moim zdaniem wszystkie ataki DDoS, jakie się w sieci Orange pojawiają. Natomiast widzenie, no to jeszcze nie jest rozwiązanie tego problemu, choć podpowiem, że pozostali operatorzy często nie widzą tych ataków i są jak gdyby krok do tyłu. W jaki sposób sobie radzimy z mitygacją tych ataków? No przede wszystkim mamy Scrubbing Center, którym możemy ten ruch wyczyścić. Jest to usługa skierowana tak naprawdę do segmentu na przykład bankowego. Żadna tajemnica, jesteśmy w tej chwili liderem, mamy kilkadziesiąt procent rynku, jeżeli chodzi o ochronę antydedosową bankowości elektronicznej. No bo mamy największą pulę jak gdyby klientów, to jest naturalne oczekiwanie tych banków, żeby dla naszej bardzo dużej puli klientów ich usługi jednak były cały czas online, no bo to jest dla nich kasa, każda transakcja to jest kasa. Mamy wdrożony w sieci FlowSpec, który pozwala, to jest generalnie rozszerzenie BGP polegające na tym, że jesteśmy w stanie sterować routingiem z dokładnością do pojedynczego adresu IP i pojedynczej usługi na tymże adresie IP, czyli na przykład wywalić ruch, który ma określony source destination, jest ruchem określonego typu, na przykład na interfejs dev0. No i to daje nam określone możliwości, mając informacje o tym, jakie są ataki, zmitygowania tego ataku poprzez wysłanie go w powietrze na interfejs dev0, który generalnie no, prawie nie zużywa zasobów sieci, zasobów routera, no i jak gdyby ten ruch wylatuje od nas z sieci. Mamy blackholing, syncholing. O blackholingu też była kilka pelnogów temu dedykowana sesja. Blackholing to jest właśnie skierowanie routingu na interfejs 0, który nie istnieje. Jeżeli taki routing rozpowszechnimy na wszystkie tam 3000 routerów istotnych, które są w sieci, no to w każdym punkcie sieci jakikolwiek ruch na dany adres IP by się pojawił, zostanie na pierwszym rutującym jak gdyby węźle wysłany w powietrze, w związku z tym no, nie da się przesyłać ruchu danego typu w sieci. To jest bardzo mocne narzędzie, tak naprawdę jesteśmy w stanie tym wyciąć kontrolery botnetów, jesteśmy w stanie tym wyciąć strony phishingowe i tak dalej, i tak dalej. W wyjątkowych sytuacjach możemy oczywiście zakładać na urządzeniach ACL-ki, przy czym ACL-ki są o tyle słabe, że są zasobożerne, to znaczy no, routery nie służą do tego, żeby filtrować ruch i traktujemy to raczej jako dodatkową opcję, dodatkową funkcjonalność niż jako metodę ochrony przed atakami. Z innych ciekawych rzeczy, które były wdrożone w sieci Orange, no to mamy na przykład taką usługę kontroli rodzicielskiej. To się nazywa bezpieczny starter. Można to kupić w każdym kiosku czy w każdym punkcie Orange dla swojego dziecka. Co taka karta daje, czym się różni od zwykłej usługi telefonicznej? Po pierwsze jest lokalizacja, gdzie znajduje się dana karta SIM dostępna ze wskazanego numeru telefonu, czyli rodzic jest w stanie dokładnie ustalić, gdzie znajduje się jego dziecko. Po drugie mamy filtr na połączenia wchodzące i przychodzące, czyli możemy zdefiniować, że dziecko może odebrać telefon od trzech ulubionych kumpli, babci, dziadka, mamy taty z pracy, skądś tam jeszcze z domu i kropka. Nikt więcej do tego dziecka nie zadzwoni. Co więcej, jeżeli ktoś będzie próbował zadzwonić, to rodzic dostanie SMS-em informację, że była próba połączenia z dzieckiem. Dziecko nawet o tym nie wie.
No, czyli, że ktoś próbował do naszego dziecka się dodzwonić no, z osób nam nieznanych. No. To jest tak naprawdę usługa sprofilowana pod rodziców takich dzieci, nie wiem, w wieku 7 do kilkunastu lat. No bo tak naprawdę jako rodzic takiego 7-latka wcale bym nie chciał, żeby nie wiadomo kto do tego dziecka dzwonił. Kolejna rzecz, rodzic ma pełen dostęp oczywiście do billingu. To ograniczenie połączeń dotyczy też SMS-ów. Mamy cały czas dostępny telefon alarmowy, telefon do mamy, taty. Mamy siatkę godzin z gradacją uprawnień dostępu. Co to oznacza? Dziecko w godzinach, możemy tam wprowadzić plan lekcji. Jak dziecko jest w szkole, to na przykład będzie mogło zadzwonić czy wysłać SMS-a tylko do rodziców. Czyli nie będzie mogło sobie gadać z kolegami, z koleżankami, nie będzie przeszkadzać na lekcji i tak dalej, i tak dalej. Gdy skończy się godzina lekcyjna i dziecko, nie wiem, będzie na boisku czy na podwórku, no to ten zakres uprawnień będzie odpowiednio szerszy. Możemy tutaj też wprowadzić analogiczny limit, jeżeli chodzi o dostęp do internetu i tak dalej, i tak dalej. I wreszcie, jeżeli chodzi o sam internet, mamy filtrowanie treści i filtr rodzicielski. No nie chcielibyśmy, żeby 7-letnie dziecko miało dostęp, nie wiem, do pornografii czy do jakichś materiałów ekstremistów arabskich, nie wiem, obcinających głowy czy robiących jakieś inne dziwne rzeczy. I te treści są w tym internecie odfiltrowane, no bo dzieci nie są właściwą grupą odbiorców dla tego typu treści. No i staramy się w jakiś sposób no, dostarczać usługę, których ci rodzice od nas oczekują. Także taka usługa jest normalnie dostępna na rynku już chyba z drugi rok. Można stosować. Stare are jare, czyli co jeszcze robimy? Przede wszystkim coś, co było od wielu lat znane jako abuse.tp.net.pl. Cały czas działa, można przysyłać zgłoszenia. Jest specjalny zespół reagujący na takie zgłoszenia. Tych zgłoszeń jest w tej chwili kilkanaście tysięcy miesięcznie. To jest taka skala tego, co się dzieje. Obsługuje to zespół 24/7 certowy. Na samym początku prezentacji było zdjęcie z tego centrum zarządzania, gdzie sobie siedzą ci administratorzy i coś próbują z tymi incydentami bezpieczeństwa robić. Ważna rzecz, jak ktoś mówi CERT, to CERT nie równa się CERT, to znaczy prawo do używania nazwy CERT wymaga spełnienia określonych kryteriów, określonych warunków. W Polsce jest tylko kilka instytucji, które spełniło te kryteria. No to jest oczywiście pierwszy CERT NASK-owy, to jest CERT ABW, to jest CERT Mirka Maja. To na palcach jednej ręki policzyć instytucje, które mogą w Polsce używać nazwy CERT. No CERT Orange jest także takim akredytowanym CERT-em z prawem do używania tejże nazwy. Co więcej, jako jedyni w Polsce mamy najwyższy poziom rekomendacji organizacji FIRST, to znaczy z punktu widzenia jakości pracy i sprawdzonych procedur, zdaniem tejże organizacji no, posiadamy najlepiej zorganizowany na dziś zespół. To, o czym tam jeden z panów pytał, ja nie dostałem niestety karteczek dla... To proszę tamtemu panu zapytanie przekazać karteczkę. Prefiks automat to jest generalnie tak, że jeżeli chcecie się wymieniać routingiem z siecią TP.net, to musicie mieć poprawnie opisane swoje adresy IP w bazie RIPE i my tworzymy automatycznie filtry na wejściu do sieci na podstawie bazy RIPE-owej. Krótko mówiąc, jeżeli ktoś ma niepoprawnie uzupełniony, czyli ma bałagan w RIPE, nie będzie w stanie się poprawnie rutować z TEPSą. Cała polska społeczność strasznie psioczyła na Konrada Plicha, który ten mechanizm kiedyś tam wdrożył. Natomiast koniec końców okazało się, że jesteśmy na dziś najczystszym krajem na świecie, jeżeli chodzi o zawartość bazy RIPE-DB. Właśnie przez to. Bo kiedyś bez wymiany ruchu z TEPSą no w zasadzie nie działał nikomu internet, bo większa część internetu to była TEPSA.
a nie dało się wymieniać ruchu stepsą, jak ktoś sobie nie zrobił porządku w RipeDB. W związku z tym wszyscy w Polsce mają poprawnie uzupełnioną bazę RipeDB. Jest to bardzo chlubny wyjątek na świecie. Nikt więcej nie ma aż takiego porządku i to wpływa na bezpieczeństwo. To znaczy wiadomo, w RIPE, jeżeli sobie popatrzycie, to jest na przykład wymagany telefon kontaktowy, który ktoś odbierze, gdzie można zgłosić zdarzenie związane z bezpieczeństwem i to jest weryfikowane. No, oczywiście trzeba precyzyjnie opisać, kto ma jaką klasę adresową i tak dalej. Co więcej, my nie wpuścimy zupełnie innego ruchu, czyli jeżeli, nie wiem, ktoś będzie chciał do nas wpuścić jakieś koreańskie adresy, udając i wysłać je przez nas gdzieś przez świat, to one zwyczajnie nie zostaną przerutowane. Także to jest niewątpliwie część zadań związanych z bezpieczeństwem. BGP Black Holing, czyli ten słynny null routing, jesteśmy w stanie wyciąć ruch z sieci do dowolnego adresu IP, korzystając z mechanizmów routingu. Blokada 25 NetBIOSa, była o tym ileś pelnogów temu osobna sesja, zresztą było to uzgadniane z wami, czyli z rynkiem, było uzgadniane z regulatorem, z Ministerstwem Łączności ówczesnym. W sieci TP.net generalnie nie da się korzystać jako normalny end user z komunikacji SMTP po porcie 25, chyba że świadomie użytkownik sobie tego życzy i wyłączy tą blokadę i to bardzo dobrze. To znaczy to tak powinno być, że end user nie wymienia poczty poprzez SMTP. NBIC SRC, czyli analogiczne trochę filtry działające w usłudze Internet DSL, gdzie na portalu klient może sobie włączyć, wyłączyć tego typu filtry. Mamy portal, o którym mówiłem, związany z bezpieczeństwem. Na następnym slajdzie będą adresy tego portalu. Mamy wreszcie usługi bezpieczeństwa, które można od nas kupić. To są na przykład takie usługi jak WAF as a Service, czyli jesteśmy sobie firmą, mamy jakiś sklep internetowy, ale nie stać nas, żeby kupić sobie WAF F5. I co możemy zrobić? No po pierwsze możemy nic nie robić, czyli nie mieć tej ochrony, a po drugie możemy kupić sobie wirtualny kawałek takiego WAF-a i postawić go przed swoją infrastrukturą, kupując usługę na przykład z Orange'a. I tego typu usługi w swojej ofercie mamy. Zachęcam do zapoznania się z naszym tym portalem certowym, gdzie te usługi są no, dość ładnie opisane. Można zobaczyć, co tak naprawdę od operatora telekomunikacyjnego w zakresie bezpieczeństwa można kupić. Mamy wreszcie pewne działania związane z edukacją, pracami badawczo-rozwojowymi, współpracą z uczelniami. To jest przykład maila korporacyjnego chyba sprzed tygodnia czy dwóch, wy pewnie tego nie widzicie, bo są za małe literki. Tutaj pisze naucz dzieci bezpieczeństwa w internecie jako wolontariusz w Fundacji Orange. Pracownicy naszej firmy jeżdżą z wykładami, są przygotowane profesjonalne materiały i sposób prowadzenia zajęć z dzieciakami, gdzie uczymy tak naprawdę w szkołach dzieci, w jaki sposób korzystać z internetu, czego nie robić, dlaczego nie należy, nie wiem, robić sobie dziwnych zdjęć i wstawiać tego w portale społecznościowe, czym jest hejt, do czego to może doprowadzić i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie zjawiska, z którymi dzieci, młodzież stykają się korzystając z sieci, no są omawiane w sposób, mam nadzieję, dla nich przystępny, no bo tak naprawdę jeżeli sobie nie wychowamy użytkowników, a w tej chwili w programie nauczania nie ma jako takich zajęć, ja to nazywam, może nie cyberbezpieczeństwo, tylko pewnego rodzaju cyfrowa higiena. To znaczy tak jak uczymy dzieci, że po wyjściu z toalety myjemy ręce, tak samo powinniśmy nauczyć dzieci, czego nie robimy w internecie. Że nie siadamy do każdego pierwszego lepszego komputera, laptopa i nie logujemy się do swojego, nie wiem, banku internetowego. Że na tym samym urządzeniu no, nie przyjmujemy SMS-ów, jeżeli z tego urządzenia wchodzimy do bankowości elektronicznej i tak dalej, i tak dalej. To są takie zachowania, jak gdyby, które każdy z nas powinien mieć wpojone. Nie ma tego w tej chwili w programie szkoły, natomiast no, my jeździmy po szkołach, staramy się o takich rzeczach mówić, opowiadać, no bo bez świadomości użytkowników od najmłodszych, jak gdyby,
lat no nie będziemy mieli bezpiecznego społeczeństwa. Prace badawczo-rozwojowe, mamy całą jednostkę, kiedyś to się nazywało Centrum Badawczo-Rozwojowe, teraz się nazywa Orange Labs, gdzie zatrudniamy pracowników naukowych tak naprawdę, którzy robią dla nas różne rzeczy takie typowo researchowe, związane także z bezpieczeństwem. Co więcej, współpracujemy z uczelniami. Zapraszam Was dziś na moją rozmowę z jednym z wykładowców z Politechniki Warszawskiej, gdzie opowiemy trochę o tym, co robi Politechnika, w jaki sposób współpracujemy ze sobą. No, zapraszam generalnie na tą rozmowę. Dowiecie się, że operatorzy też mają coś do zrobienia w zakresie współpracy z uczelniami, no i uczelnie też jak najbardziej mogą coś wnieść do tego, co my robimy. I to generalnie jest wszystko, co chciałem Wam dzisiaj powiedzieć. Jeszcze jest czas na jakieś ewentualne pytania. To są adresy, pod którymi można sobie znaleźć informacje, o których mówiłem, czyli cert.orange.pl. Tutaj jest taki blog prowadzony przez Michała Rosiaka z fajnymi filmikami na temat bezpieczeństwa sieci. Rosiu jest fajny, bo mówi bardzo przystępnym językiem o bezpieczeństwie. To są takie filmiki, gdzie on sobie siedzi i trochę na luzaka opowiada, jak działa bezpieczeństwo, co zrobić, żeby było bezpiecznie, jak korzystać z internetu. Warto to pooglądać, to są takie dość krótkie, przystępnie nagrane dla normalnego człowieka, a nie językiem nie wiadomo jakim technicznym, wyszukanym materiały. Warto się z tym zapoznać. Mamy informacje na temat bezpieczeństwa na naszym korporacyjnym blogu. To też jest blog prowadzony przez Wojtka Jabczyńskiego, Michała Rosiaka, gdzie też są fajne informacje, też zachęcam do zapoznania się z tym. Pytania ewentualnie, bardzo proszę, słucham. Może mikrofon dam, bo i karteczki, bo... Jaki procent świadomie nie korzysta z tarczy? To jest trudno powiedzieć, bo... To jest tak, z tarczy korzystają wszyscy, bo nie wykluczamy użytkowników z cybertarczy, natomiast użytkownik może kliknąć ten guzik, że ma to gdzieś. I pytanie pewnie dotyczyło jaki procent, 0,4%. Większość użytkowników coś robi ze swoimi zagrożeniami. Czy jak świadomie natywnie korzystam z IPv6 w Neostradzie, czy chroni mnie cybertarcza? Tak. Nikt więcej nie chce karteczki. Pan chce jeszcze jedną karteczkę, dobra? Jako klient z łączem BGP, chodzi mi o BGP Blackholing, tak? Czy mogę też używać? Mogę Wam wstrzykiwać adresy swoje, które do tej chwili są atakowane na przykład, czy jak to wygląda? Wiesz co, nie możesz wstrzykiwać, dlatego że mieliśmy problem z ustaleniem, znaczy nie da się tam zrobić uprawnień i tak naprawdę byłoby ryzyko, że zaczniesz blackholować w naszej sieci na przykład Onet albo stronę Ministerstwa Łączności, więc to raczej należy zrobić w ten sposób, że nawiązać sobie współpracę z naszym CERT-em, podpisać jakąś tam umowę o współpracy, czy przedstawić swój zespół bezpieczeństwa, w jakiś sposób zautoryzować tych ludzi, żeby było wiadomo, kto zgłasza i żebyśmy byli pewni, kto zgłasza. Zgłaszasz wtedy incydent bezpieczeństwa związany z no, twoją siecią, a wypływający na przykład z naszej sieci i wskazujesz adres IP, który trzeba zblackholować. I my to zblackholujemy w gwarantowanym jakimś czasie typu minuty dla ciebie. Natomiast takiego mechanizmu, żeby zewnętrzne automatycznie wstrzykiwało nam black hole, no nie ma, bo tutaj się nie da zrobić gradacji uprawnień. No i mówię, problem zablokowania w sieci Orange Onetu jest jakimś problemem, tak? Czy cybertarcza chroni też telefonię komórkową? W tej chwili jeszcze nie, natomiast jest na ukończeniu cybertarcza mobilna. W tym roku będzie
premiera, natomiast w cybertarczy mobilnej będzie trochę inny mechanizm informowania. Użytkownik będzie dostawał SMS-a czy tam MMS-a z linkiem do ściągnięcia sobie szczepionki. Nie będzie blokowany ruch do internetu. Wynika to trochę z tego, że wszyscy użytkownicy mobilni są schowani za NAT-em, to znaczy nie można nawiązać komunikacji z zewnątrz, z internetu do twojej komórki. To ty jesteś nawiązującym połączenie. W związku z tym to jest trochę inna sytuacja z punktu widzenia security. Tak, no jak najbardziej. Natomiast no... Proszę bardzo. Ja chciałem się zapytać, jak wygląda wymiana informacji pomiędzy operatorami, jeśli chodzi o incydenty związane z bezpieczeństwem, czy ona w ogóle występuje i w jakim zakresie? Poruszyłeś bardzo trudny temat, dlatego że ja swego czasu pamiętam, jak wymienialiśmy się informacjami z innymi operatorami w zakresie routingu BGP. Że przestawiamy, że dany ruch rutujemy w dany sposób, że ta firma ma nowe adresy i tak dalej, i tak dalej. Była wewnętrzna lista dyskusyjna, była grupa zaufanych ludzi i nie było ważne, czy ktoś jest z Plusa, T-Mobile'a, Supermedi, czy dowolnej innej firmy, jak najbardziej z punktu widzenia handlowego ze sobą konkurującej. Na poziomie technicznym ci ludzie ze sobą współpracowali, co więcej wieczorami chodzili razem na wódkę. Tak to działało, bo nie mogło inaczej działać. To znaczy, jeżeli operatorzy wzajemnie nie wymienialiby się informacjami o routingu, no to ta przysłowiowa supermedia z tym Plusem po prostu nie miałaby komunikacji w żaden sposób i sieć nie działałaby wcale. Moim marzeniem jest pojawienie się na rynku takiego samego modelu współpracy w zakresie bezpieczeństwa, to znaczy jednostki bezpieczeństwa u poszczególnych operatorów powinny mieć pewien poziom zaufania i wzajemnie współpracować i reagować na incydenty. Dziś tego nie ma, dlatego że po pierwsze jednostki związane z bezpieczeństwem występują tylko u kilku największych operatorów. Większość operatorów nie ma dedykowanych jednostek związanych z bezpieczeństwem, w związku z tym nie ma z kim współpracować. To jest pierwszy taki najpoważniejszy problem. I drugi problem, operatorzy na dziś starają się rozwiązywać problemy na własnym podwórku trochę z uwagi na odpowiedzialność. To znaczy jest takie wrażenie, że jak ja się przyznam, że to jest w mojej sieci, to coś się złego stanie. Dzisiaj o 16:30 będzie tu minister Streżyńska, będzie mówiła między innymi o tym problemie. Czyli no, powstaje w tej chwili strategia cyberbezpieczeństwa RP, gdzie między innymi taki centralny nadzorujący NCC, czy jak to ma się nazywać, podmiot będzie występował, którego zadaniem ma być koordynowanie współpracy pomiędzy takimi jednostkami, mają być tam SOKi resortowe, gdzie właśnie na przykład cała telekomunikacja będzie poprzez takie centrum mogła się wymieniać informacjami na temat incydentów bezpieczeństwa. Czyli odpowiadając ostatecznie na pytanie, nie ma na dziś dobrej współpracy między operatorami, ponieważ jest to materia nieuregulowana, a w części operatorów nie ma w ogóle jednostek związanych z bezpieczeństwem. Nie ma więcej chętnych. To dziękuję ślicznie w takim razie.